Straszne. Zgniły zachód. Edukacja seksualna. Fuj! Gdzie masz edukację seksualną? Dzień dobry Państwu. No, był materiał o edukacji seksualnej. Nie słuchałem. Dzieci w Niemczech. Byłem skupiony na godzinie. Straszne. Dobrze, że jest to Prawo i Sprawiedliwość i dobrze, że bronią przed właśnie masturbacją. Dziwnymi rzeczami. Dzień dobry. Dzień dobry Tomasz. Kuba Wątły. Witam Państwa. Cześć. Dzień dobry jeszcze raz. Jak dzień ci się rozpoczął? No właśnie dziwnie się rozpoczął, bo ja mieszkałem na 15 piętrze i kiedy zjeżdżałem... 15 piętrze, czyli jakiś apartamentowiec? Nie, tam taki podwójny wieżowiec. Więc jak zjeżdżałem z góry na dół, nie z dołu do góry, to zauważyłem całe mnóstwo ludzi, których nigdy nie widziałem. To jest chyba kwestia godziny po prostu, o której się rozpoczyna. A, bo ty się normalnie budzisz koło południa? Tak, znaczy pół godziny przed południem jakoś tak staram się. Czyli pracuś. Tak, zdecydowanie. W nocy siedzisz? Też lubię. No to o której idziesz spać? No, słuchaj, różnie. Druga, trzecia. W zależności od tego, o której skończę oglądać dany sezon danego serialu. Okej, okay, rozumiem. Ja niestety, wiesz, teraz muszę regularnie rano wstawać. Albo Onet rano, albo trening i basen, więc w ogóle... Koniec z serialami i siedzeniem do późna. To jest w ogóle wielka rzecz, którą robisz, bo to jest jeden z istotniejszych problemów społecznych. Nadwaga. Otyłość. Otyłość, nie nadwaga. Bójmy się tego słowa. Tak, no, z dzieciakami jest tutaj duży problem, ale to nie jeden problem dotyczący dzieci. Dobrze, ale to już zostawmy tę kwestię na razie. Zostawiamy. Jaką książkę ostatnio spaliłeś? Wiesz co, mam taki zwyczaj, może dziwny w tym kraju, biorąc pod uwagę przynajmniej część księży Kościoła katolickiego, ale jakoś nie palę książek. Wychodzę z założenia, że książki są do czytania. Tak jakoś, no przepraszam. Co ty? No tak, wychodzę z założenia, że książki są do czytania, nie do palenia. Zastanawiam się, jakby ów ksiądz zareagował, gdyby ktoś nagle w sposób absolutnie bezprecedensowy i bezczelny zaczął palić Biblię, mówiąc, że jest to książka pełna magii i czarów i to taka bardzo ważna książka dla niego. No tak, tylko że tutaj pada odpowiedź, bo takie pytania były kierowane, że Biblia jest świętą księgą. Dla tych? Dla wierzących. Absolutnie. Natomiast tego nie można powiedzieć o Harrym Potterze, tudzież o Sadze Zmierzch. Zdecydowanie tak. Znaczy ona jest święta oczywiście dla ludzi, którzy wyznają pewien określony koszyk wartości religijnych. Natomiast dla całej reszty święta być nie musi. Dla mnie jako niewierzącego, nie to, że ona nie jest święta, co jest dla mnie absolutnie jedną z istotnych części biblioteki każdej. Jeśli ktoś uchodzi za, nie mogę się skupić, za humanistę. Dlaczego nie możesz się skupić? Bo tych osób jest o tej godzinie na ulicy. Więc wracając do faktu... Znaczy, jeśli chcieliście zobaczyć z rana człowieka oderwanego od rzeczywistości, proszę bardzo, Kuba. Ale na rzecz bardzo ważnych rzeczy jestem oderwany od rzeczywistości. Dobrze, o tym zaraz. Nie, palenie książek zdecydowanie nie, w jedną i w drugą stronę to nie przechodzi, chociaż tam był gorszy aspekt, jak się skupi i zaraz mi przyjdzie do głowy. Ze strony tego księdza pojawiła się taka sugestia skierowana do rodziców, żeby oni takie książki przynieśli. I gorsze od tego palenia jest to, że ci rodzice odpowiedzieli na taką sugestię i przynieśli książki do palenia. A jeszcze gorsze jest to, jak niebywały poklask w przestrzeni internetowej palenie książek wywołało. Skąd się to bierze według ciebie? No, przecież to tu jest rzecz prosta. Kraje o... nazwijmy to sobie dużej religijności, mają problemy z edukacją. I to jest fundament, to jest podstawa, to się nie ma za co obrażać. Jeśli w Lublinie w tej chwili odbywa się proces dotyczący Marszu Równości i przychodzą jako obserwatorzy na salę sądową ludzie, którzy rozsypują na korytarzu sól egzorcyzmowaną, no to są ewidentne braki w edukacji. Polska jest podobno w kwestii liczebności egzorcystów na pierwszym miejscu w Europie. A na drugim miejscu w Europie jest w kwestii samobójstw dzieci i nastolatków.
Naprawdę drugie już? Tak, naprawdę drugie miejsce w Europie. I to są problemy, którymi powinniśmy się zająć, a nie tym, czy Harry Potter to jest zło, czy dobro. Harry Potter, jest, zachowuje się jak kierowca, bo się też oglądam na to, coś jedzie. I hamujesz. Też trochę. Ale sam przyznasz, że Harry Potter w jakimś stopniu to jest książka, która jest właśnie magiczną książką dla dzieci, części nastolatków. To jest taki etap w życiu po prostu. Co tam jest złego, kurde? No. Nie, znaczy ja w ogóle nie uważam, żeby było tam cokolwiek złego. Moja córka, która po prostu pochłonęła te wszystkie książki, no, jakoś jej nie zaszkodziło. Wręcz przeciwnie. Chyba między innymi dzięki tej książce w ogóle pokochała czytanie. O, to jest w mniejszości. Przepraszam. Co szkodzi, no. W tej sytuacji. Jest w mniejszości. Nie, no oczywiście, że to jest absurd, no, że ta książka może zaszkodzić, wypaczyć rozwój. Wiesz, no, dla mnie w ogóle argument o tym, że to jest właśnie książka, którą należy spalić, bo to jest zła, bo magia jakaś. I tak dalej, i tak dalej. No to jest absurd. Jeszcze jeden argument. Ja w ogóle nie rozumiem, wiesz, takich akcji. Jeszcze jeden argument mi się podoba. Tu zacytuję, jak jesteście takimi bohaterami, to do tych, którzy zadają pytanie, a co by było, gdyby płonęła Biblia, nie zachęcając do podpalania Biblii, to podpalcie Koran. Więc ja zawsze odpowiadam, również szyderczo, kiedy wobec mnie tego typu zdanie jest wysuwane, że jak tylko religia, która stoi za Koranem, będzie tą obowiązującą w Polsce nad władzą, która będzie trzymała za twarz większość polityków. No nie, no, teoretycznie polityków, jesteśmy świeckim państwem. Teoretycznie, to natychmiast też będę zadawać pytanie, a co by było, gdyby ktoś zaczął palić Koran. Póki co religią obowiązującą każdą władzę od 89 roku jest religia chrześcijańska w najbardziej chyba zbrutalizowanym odłamie, czyli odłamie Kościoła katolickiego. O, już się rozkręcasz. Jak tylko poinformowałem, że będziesz dzisiaj moim gościem, to ruszył hałas po prawej stronie internetu. Czyli chcesz powiedzieć, że zaprosiłeś mnie tylko po to, żebyście sobie zwiększyli oglądalność? To masz, nie, no, macie na razie i tak słuchaj. Teraz, no. Macie i tak dużą oglądalność. Ach, dobrze, dobrze. Natomiast no nie, no jesteś uważany za antyklerykała, za człowieka, który walczy z wiarą. Nie. Powiedziałem, za kogo jesteś uważany. A myślałem, że to twoja opinia. Jestem antyklerykałem z kilku bardzo prostych powodów. Po pierwsze, fundamentalnym powodem mojego antyklerykalizmu są ciągłe braki finansów w poszczególnych segmentach społecznych w naszym kraju. No, nauczyciele strajkują, za chwilę rolnicy będą strajkować. Już strajkują dzisiaj? Tak. I tak. Agrounia. Właśnie, ale z liderem czy bez? Już go zamknęli czy nie? Jeszcze go nie zamknęli. Dobrze. To są te braki finansowe ciągłe. Kilku zaprzyjaźnionych ze mną ekonomistów mówi, że to nie są do końca braki finansowe, co złe gospodarowanie pieniędzmi. I tu jest zgoda absolutna. Bo gdyby to było dobre gospodarowanie pieniędzmi, to ponad 19 miliardów rocznie, proszę państwa, nie kosztowałby nas wszystkich Kościół katolicki. No ale to są twoje wyliczenia, prawda? To nie są moje wyliczenia. To są wyliczenia zespołu doktora Polaczkiewicza, jednego z lepszych polskich ekonomistów, przy których miałem okazję brać udział. Poświęcił na to kilka miesięcy. No i policzył, że Kościół katolicki kosztuje ponad 19 miliardów złotych. Kwestie podatkowe, tak? Wszystko. Wszystko absolutnie, co dało się wrzucić do koszyka. Powiedz mi, dlaczego w takim razie politycy o tym nie mówią? No 19 miliardów to jest sporo, to nawet znaczną część piątki Kaczyńskiego można tak, by było absolutnie sfinansować. Tak, absolutnie tak. Tutaj stosunkowo powód też jest prosty. I dotyczy on miażdżącej większości polityków, łącznie niestety z Robertem Biedroniem, którego osobiście lubię i nawet w pewnych sytuacjach wspieram, mimo że no, nie jest to polityk do końca z mojej bajki. Ten moment roku 89 i kierunek, w którym to wszystko się po 89 roku wokół nas potoczyło, z dzisiejszego dnia, z dzisiejszej perspektywy jasno pokazuje, że politycy mają Kościół wdrukowany w głowę. I to a co, nie, boją się? To nie jest, znaczy, panuje takie przeświadczenie, że jeśli zdecydowanie wystąpię przeciwko Kościołowi, nie żadnej wierze, mnie wiara nie interesuje. To czy ktoś sobie wierzy, czy nie, jest jego absolutnie prywatną sprawą.
Więc jeśli zdecydowanie wystąpimy przeciw Kościołowi, to nagle świat się zawali, słońce przestanie świecić i koniec. To jest absolutna bzdura. No ale jest coś na rzeczy, skoro... Znaczy, nie jest to chwytliwy temat. Ja tak sprowadzę już do czysto marketingowej kwestii. Tomasz... Znaczy, nie jest to chwytliwy temat dla polityków, bo gdyby było wśród wyborców odpowiednie grono osób, które myślą tak jak ty na przykład, to rozumiem, że znalazłby się polityk, który by podjął temat i wziął go na sztandary. Wiesz co, no zawsze... Może Polacy godzą się po prostu na to, aby Kościół był traktowany w sposób taki, jaki jest? Nie, nie zgadzam się z tym, żeby się godzili. To są przynajmniej te oczywiście niszowe głosy, które do mnie dochodzą, ale pokazują pewien obraz, który się rysuje w pewnym określonym miejscu społeczeństwa. To znaczy, te głosy pokazują nie tyle, że Polacy nie są za ani przeciw, co pokazuje, że nie jesteśmy społeczeństwem obywatelskim, nie jesteśmy zorganizowani, nie jesteśmy połączeni ze sobą jakimiś ideami pozytywnymi, które pchałyby nas do przodu, no, które byłyby progresywne. Okej, ale zobacz, jest historia pani asystentek prezesa Glapińskiego w Narodowym Banku Polskim. Panie tam no sporo zarabiały, no trzeba to jasno powiedzieć. Jak to asystentki? I wielkie oburzenie, tak? Wśród polityków, ale też w elektoracie na tyle duże, że Prawo i Sprawiedliwość podjęło decyzję o ujawnieniu zarobków. Panie same tam, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, zrzekły się części uposażeń. I zobacz, to są drobne kwoty w porównaniu z kwotami, o których ty mówisz w kwestii Kościoła. A sprawa pieniędzy, jakie otrzymuje od państwa Kościół, o zyskach, jakie ma z ulg podatkowych i innych rzeczach, z innych rzeczy, jakoś się nie mówi i nie wywołuje do takich emocji. Wiesz co? Większe emocje, mówię, wywołuje uposażenie asystentek prezesa Glapińskiego. Bo 60 tysięcy każdy jest sobie w stanie wyobrazić w stosunkowo łatwy sposób. Natomiast 19 miliardów jest już taką wielkością mocno niewyobrażalną. Dlatego też to jest też kwestia podania tego, ile kosztuje Kościół. Dlatego też z trójką profesorów, których nazwiska pozwoli, że wspomnę, profesor Adam Grzegorczyk, doktor Tomasz Kowalczuk i doktor Andrzej Polaczkiewicz, który liczył koszty Kościoła, założyliśmy fundację. Jednym z jej celów jest upowszechnianie tej wiedzy. Jesteśmy tak naprawdę na początku drogi dopiero, bo 19 miliardów nie załatwi sprawy. To trzeba przeliczyć na wartość samochodu, na wartość bochenków chleba, na wartość średniej krajowej i tak dalej. A do czego chcecie doprowadzić? Do tego, żeby Kościół został pozbawiony tych finansowych... Finalnie tak. Ja osobiście marzę o takiej otwartej Polsce, w której ci, którzy rozsypują sól egzorcyzmowaną, będą mogli to robić i na nikim nie będzie to robiło wrażenia, ja nie będę musiał o tym mówić, ale jednocześnie chciałbym, żeby Kościół był utrzymywany tylko i wyłącznie z podatków wiernych. Model poniekąd niemiecki. Chciałbym, żeby z naszych kieszeni rocznie poprzez działalność większości polityków nie wypływało do Kościoła 19 miliardów, ale chciałbym też, żeby Kościół rozliczył się z majątku, który otrzymał po roku 89. Po 89 roku... Zwrot, tak, ziemi. Częściowo niezgodnie z prawem, częściowo wbrew prawu poszło mnóstwo ruchomości, nieruchomości do Kościoła. Czas najwyższy zacząć to zwracać. Jeszcze jedna rzecz mi przychodzi do głowy. Tusk kiedyś powiedział taką fajną rzecz. On kilka fajnych rzeczy powiedział, zdarzyło mu się. Powiedział tak, że odrobienia rewolucji to są ludzie. Politycy idą z tyłu tej rewolucji i są od tego, żeby załatwiać to, co ludzie wywalczą. I on ma trochę racji. Politycy sami z siebie nigdy, szczególnie we współczesnej Polsce, gdzie politycy mają wdrukowany Kościół katolicki w głowy, nigdy sami z siebie nie dokonają tych zmian. To muszą być zmiany, które wychodzą z ludzi. Chcesz przeprowadzić rewolucję? Nie ja. Ja tylko informuję. Założyłeś fundację? No, fundacja nie jest od przeprowadzenia rewolucji. Dlaczego? Akurat ta fundacja jest od informowania i od jeszcze jednego projektu. Od jakiego jeszcze jednego projektu? Od medium obywatelskiego. Wymyśliliśmy sobie w gronie fajnych ludzi, rozmawiając też z tobą na pewnym etapie, bo tutaj ty też służyłeś radą i swoim doświadczeniem. Taki projekt, takiego radia z wizją, nadającego poza przestrzenią koncesjonowaną, czyli
w przestrzeni internetowej, która z racji tego, że eter polski, tutaj kwestia techniki przez 20 sekund, polski eter nie będzie cyfryzowany w ciągu najbliższych lat i miejsce cyfrowego eteru, który jest w Europie, w Polsce, zaczyna zajmować już internet, w związku z czym chcemy uruchomić projekt takiego radia... Dzięki Jarosławowi Kaczyńskiemu będziesz miał wolność w internecie. Tak, właśnie, dziękuję panie prezesie, chciałem serdecznie podziękować. Pewnie część księży katolickich również dziękuję za swoją wolność ekonomiczną i nie tylko panu, i nie tylko panu. Chcemy uruchomić projekt, który będzie takim radiem z wizją opartym na dwóch modułach programowych. Pierwszy moduł to będzie polityka, z dala od polityków, ale blisko ludzi, a drugi moduł to będzie moduł społeczny, czyli właściwie wszystko, co leży w zasięgu zainteresowania nas żyjących w tym kraju. Wspominałeś mi o tym miesiące już temu. Na jakim w ogóle jest etapie? Na takim etapie jesteśmy, że muszę do ciebie zadzwonić w najbliższych dniach, bo wszystko wskazuje na to, że przed wyborami do Europarlamentu ten projekt będziemy musieli uruchomić już. Już teraz będziesz gotowy? Tak. To jest. A to znalazłeś sponsora jakiegoś? To jest nie. Nie znalazłem sponsora. Proszę państwa, to część z was wspomaga Fundację Obywatelską dzięki Patronite'owi między innymi. To jest ten sam model działania, który ty, Tomek, przyjąłeś przy finansowaniu swoich dwóch dokumentów, bardzo potrzebnych zresztą. Fundacja Obywatelska ma konto na Patronite, które państwo wspieracie cały czas, za co dziękuję. Potrafisz być miły. Ja jestem miły w ogóle. Tylko wiesz, postprawica i cała ta szuroprawica lubi mówić o takich ludziach jak ja, że są niemili. No, a ja jestem zwyczajnie miły. Ale nie rzuciłeś mięsem w ogóle? A po co miałem rzucać mięsem? Ja nie jem mięsa, człowieku. A przy tobie nie można rzucać mięsem, bo ty musisz być na diecie. Ja jestem, też nie jem mięsa. Nie jesz mięsa? No to po co mam rzucać mięsem? To nie ma takiej opcji nawet. Twoi fani będą zawiedzeni. Powiedzą, Wątły wsiadł do samochodu i taki grzeczniutki. Ale Wątły u siebie dwa razy w tygodniu na swoim Facebooku, Kuba Wątły TV3, we wtorek i czwartek o 21:00 też nie rzucę mięsem. Nie, no jestem szczery, po co mam rzucać mięsem? Stary, jak jestem wkurzony, rzucam mięsem. Nie jestem wkurzony. Piękny dzień, zobaczyłeś, że ludzie o tej godzinie żyją. Bardzo mi się to podoba. Może powinieneś się przestawić i wstawać wcześniej. Tomasz, to nie tak działa. Zobaczyłem was, chłopaki, i to po prostu napełniło moje serce taką radością, że aż zapytam, komu wygrzałem miejsce? Andrzej Grabowski. Który? Czytałem, że w ogóle Grabowski schudł 40 kilo. 45 nawet. To jest po prostu jakiś absurd straszny. Dziękuję państwu pięknie. Dziękuję wam. Wszystkiego do